Chodź, po schodach. Nie, ja mu pomagam. Do patostreamingu? Co ty gadasz? Ale ja chciałem dalej. Ma takie samo prawo być na spotkaniu publicznym? Że pan jak ty czujesz się lepszy od niego? Nie, jesteśmy na ty. No to nie zaczepiaj, nie. No. Tak. Ty, to co, chcesz go zamknąć? Nie ma praw człowieka? Nie, ty go wykorzystujesz. On ma takie same prawa jak każdy inny człowiek. Jak sobie nie zdajesz tego sprawy. Zarabiasz na tym. Ja nic na tym nie zarabiam. Nie masz pojęcia w ogóle o człowieku. Wykorzystujesz chorego człowieka. Ma takie samo prawo być na imprezach publicznych jak ty. I może pytać, chcesz go zamknąć gdzieś? Nie ma praw? Ma siedzieć w domu zamknięty? Dobra, panie Tarzu. Dzień dobry. Dzień dobry. Znam cię, Kona. Bardzo miło. Proponę biuro interesujące. Słyszał pan w telewizorze, co Rafał Trzaskowski chce zrobić? Trzaskowski? Trzaskowski. No tak, słyszałem. A co? Mówi pan o C40? Tak, o robaczkach. O robaczkach? Tak. Świętojańskie. Robaki to mięso, także. Wie pan, że to, co Trzaskowski chce robić otwarcie, to PiS robi to po cichu? Żeby my jedliśmy robaczki? No. A mięsa, mleka nie. Chcę was zapytać, panowie, kto, i niech podniecie rękę do góry, kto lubi mięso? Wszyscy lubimy mięso. Ja nie jem mięsa od 18 roku życia. I wszyscy, co jedzą mięso, jedzą ręce, kto lubi mięso? A kto mleko lubi pić? Pan najbardziej. Tak, Krzysiek najbardziej, zdecydowanie. Trzaskowski Rafał, który może powiedział, nie trzeba jeść mięsa, nie trzeba jeść mięsa. Dalej! To nie przeszkadza. A jeszcze? Nudny jesteś. Wystosujesz chorego człowieka, żeby zdobywać lajki w internecie. Tak? Więc nie przeszkadza. Nie jestem dziennikarzem. Jedną koszulkę na rok. Coś pomyliło człowieka. Jedną koszulkę, kucikę bęczuchelki też, kierpeczki też i panowie nie śmieli się, ale to prawda. On powiedział, to nie wydarzy. Tak jest. Trzy pary ubrań. I co mam o tym myśleć? Chcesz wystąpić? To nie przeszkadza. Ja mam do ludzi pytanie teraz. Dobra. Czy wy chcecie normalnie, czy nie? Czy chcecie mięso jeść dalej, czy nie? Chcemy jeść mięso. Panie Krzysztofie, proszę nie dawać się wykorzystywać, bo ten człowiek pana wykorzystuje, naprawdę. Powiedz, nie, Krzysztof, nie wykorzystuję, ja do pana chcę pytanie. Ja pana szanuję, tylko ktoś pana wykorzystuje. Nie. Czy chcesz pan mięso jeść? Tak, nie, ale on chce, żebyś siedział w domu, żebyś nigdzie nie mógł chodzić, nie mógł zadawać pytań. O to dokładnie chcesz. Nie kłam człowieku. A pan z PO? Wiesz, problem z PO, ale ja szanuję się. Dziękuję, ale naprawdę. Ogól się, to będzie ze mną rozmawiać. To jest straszne, panowie. Wiesz, może moralne. Dobra, chodź. Krzysiek, jeszcze Łukasza Warzechę, choć zapytamy. Niemoralne to jesteś ty, wiesz. Daj spokój, naprawdę. A nie wiem, dlaczego on jest niemoralny. Dlaczego? No, dlaczego? Bo mówi, że ten człowiek nie powinien przychodzić na spotkania, nie ma praw człowieka, nie ma prawa zapytać. Nie, on to powiedział, to nie słyszałem. Tak, dokładnie, nie. Powiedział, nie, że po prostu... Nie, przysłuchiwałem się i nie powiedział tego. Krzysztof, czy dobrze, że tu jesteś na tym spotkaniu? Czy źle? Bo pan też uważa, że nie powinieneś być na tym spotkaniu. No tak. A kto powiedział? No pan to powiedział przed chwilą. Wkładasz w czyje usta? No to o co panu chodzi? O nic proszę nie się chodzi. Wypowiedzieć. Chciałem tylko wiedzieć, co ten człowiek złego powiedział. Powiedział? No niech powie, proszę. Niech sam powie. Ja nie będę mu wkładać to, co pan powiedział. Nie będę wkładać mu w usta. Co pan robi? Niech powie. Wykorzystuje pan chorą osobę. Do czego? A ja chory jestem? Niech się powie. Chory? Odnoszę takie wrażenie, że pan... A, to pan nie odeszł. I pan może zatrzymać prezydenta. Wiesz, no, bo nie dość godziny, minuty, panie. Proszę pana, oglądałem to, co z panem robili na YouTube i to jest złe, naprawdę. Ja pana szanuję, tylko osoby, które pana wykorzystują, są niemoralne. A jak ja naprawdę... Dziękuję bardzo. Ja nie jestem osobą. Chodź, Łukasza zapytamy o coś jeszcze. Jasne.
Dzień dobry. To weź, tam robi zdjęcie, bo wiele. Tam też jest machało palców. Zaczął pan profesor Roman, z tego co dobrze kojarzę, to chodziło się o obwodnicy Olsztyn. No tam fachowcy i tak dalej, pan jest sprawy, kto prowadzi, a tam musieliśmy to gdzieś politycznie pomachać. Nie można tego, ale w Krakowskim Stowarzyszeniu Życiznawca zrobiono na Modlinie. Jest takich 80 rolników, to naprawdę jest kursa. Adam, nie. Tak? Nie. Zostawię rolnictwa prosić o wsparcie, gdy będziemy jak to zrobić. Prawdopodobnie czekamy na kolejne rozwoje, bo wyspowiadał się z tego. Cześć Piotrze. Cześć. Rower. Witam. Znajomy Adama, cześć. Witam. Właśnie. Panie redaktorze. Zaraz to niech zrobi zdjęcie i zadajmy pytanie w końcu. Ja przepraszam, mogę nakręcić? Proszę. Robiłem takie trochę, bo będziemy te stali. Dobra. To zapomnij się, że jeść robaki. Bo to mięso. Napisałem o tym tekst nawet. Jest na portalu Do Rzeczy mój tekst. Więc... Czy pan zgodzi się z tym, żeby Polacy jedli robaki? Nie. Jak ktoś chce jeść robaki, to niech je robaki, byle ich nie wmuszać na siłę. Robaki to też mięso. Ja jestem liberałem. A ja mam pytanie, panie Łukaszu, bo tak media do mediów, że naprawdę, jak pan myśli, żeby się przebić, to trzeba, że tak powiem, być populistą? Trzeba takie, że tak powiem, czasami łatwe odpowiedzi, clickbaitowe tytuły ludziom dawać? Czy na przykład mówi pan, często pan pisze ekologii, a na przykład ja jestem za tym, żeby rolnicy mogli produkować biopaliwa i każdy Polak mógł produkować energię na własny użytek. Bardzo dobrze. Pan popiera, dobrze. Ale tam są te teksty jako szaleńce z kolei i tak dalej. Panie, czy to nie jest uproszczanie pewnych rzeczy? O szczegółowej kwestii, no to mówię, że tak, natomiast jak pan mnie pyta, czy trzeba być populistą, żeby się przebić. Do mediów, tak, właśnie. Takie trochę pytanie dziennikarza do pracownika mediów, tak? Żeby zaistnieć, że naprawdę, że tak powiem, trzeba pewne rzeczy uproszczać. To ma długą dyskusję. Ale powiem tak, ja myślę, staram się to robić, że można skomplikowane rzeczy pokazywać jednak w miarę prosty sposób. Tylko co jest najważniejsze, żeby to robić rzetelnie. Ja się to staram robić, dlatego ja zawsze sięgam po materiały źródłowe, sięgam po teksty ustaw. Staram się to moim odbiorcom wytłumaczyć. Jasne, że to nie jest super popularne. Popularniejszy będzie facet, który wyjdzie i mówi mi, że jak powie coś mocnego, to wszyscy o tym mówią. Jak mówisz, mądrze, długo i nudno, to ja tego nie zauważę. No, tak coś w tym jest, a jeszcze bardzo często moje akurat są fałszowane. Albo manipulowane, albo się zauważa jedno, część, a nie zauważa się drugie. Korwina podobnie, można coś wyciągnąć z kontekstu i wtedy zrobić chwytliwe. Taką mamy rzeczywistość, trzeba sobie radzić. Wszystkiego dobrego. Panie redaktorze, ja mam też takie pytanie, zanim sobie zrobimy.